Tu widzicie, na czym polega nadużycie. Czy podyktowałem wam już oba punkty, czy jest? Dwa. Dwa. Nie ma punktu biologicznego sensu. Nie ma metacybernetycznego sensu. I teraz proszę sobie pisać metody określania prawdopodobieństwa. Metody określania prawdopodobieństwa. To jest bardzo ważne. Metody określania prawdopodobieństwa. Określmy to sobie na czerwono. No bo z czegoś trzeba wyjść. W podręcznikach matematyki przyjmuje się aksjomaty i dalej, tylko operacje jeszcze tam po drodze można dodatkowe aksjomaty. Odmnożyć aksjomaty i pojęcia pierwotne to można w nieskończoność, ale to nie sztuka. Chodzi o to, jak przy minimalnej ich ilości coś uzyskać. Więc pierwsza metoda to jest a priori, czyli dedukcyjnie. Jeden. A priori. A priori. Dedukcyjnie. A priori, czyli dedukcyjnie. Głównie na podstawie niezależności i symetrii. Głównie na podstawie niezależności i symetrii. Na przykład. Przy rzutach symetryczną sześcienną kostką. Przy rzutach symetryczną, sześcienną kostką prawdopodobieństwa wyrzucania poszczególnych liczb określamy, że P od 1 jest równe P od 2 jest równe i tak dalej aż do P. 6. Tu NP. Na przykład. Albo monetą symetryczną, że P od ogółu jest takie samo jak P od reszty. To się wylicza w ten sposób, że te prawdopodobieństwa są równe, bo jest symetria. Jakby one praktycznie wychodziły nierówne, to by znaczyło, że albo kostka jest niesymetryczna, albo rzuca tym prestidigitator, który potrafi wyrzucić to, co pasuje. O, widzicie, jakby wyszło inne wyniki, to już by było podejrzenie, że jest proces sterowania. Tradycyjnie to jest paradoks gracza, to się odwołuje do dostojewskiego gracza. Do kogo? Do powieści dostojewskiego gracz. Chodzi o ten paradoks tam, że to się, czy czerwone wyjdą, czy czarne i tak dalej. Dobrze, to jest jedno. Drugie to jest a posteriori, czyli empirycznie.
Dobra. A posteriori. A. No to się nazywa jak to woli. Empirycznie indukcyjnie. A na piśmie empirycznie. Lub indukcyjnie. Statystycznej częstości występowania zjawisk w badaniu eksperymentalnym. Na przykład w badaniach socjologicznych. Socjologicznie. Bardzo modne. Na przykład tak, ankiety, kwestionariusze, telefony i tak dalej. Na przykład w badaniach socjologicznych. I trzecie, dzisiaj bardzo modne. Subiektywne. Trzecie też subiektywne. Trzy. Subiektywne. Przeciwieństwo jest. Subiektywne. Może coś podkreślę. Prosimy eksperta czy ekspertów lub sami określamy na oko. Ja to napiszę. Eksperci. Bardzo modne dzisiaj. No ale oczywiście, żebyście wiedzieli, że to jest aksjomatyka i operacje wszystkie na tych prawdopodobieństwach subiektywnych są takie same. Tylko punkt wyjścia jest na oko. A tu potem to się wszystko zgadza. Mogą być tabele, wzory, cuda nie wida. Ale patrzcie, że tutaj bardzo istotna jest logika. Jeżeli to jest oparte na logice tradycyjnej, no to wtedy, jak przyjmiemy,
prawdziwość, no na przykład tych ocen na oko, to dalej już jest automat. Natomiast w logice aksjomatycznej, informacyjnej, o której żeśmy niedawno mówili, więc pamiętacie, na czym to polega, to tak, po pierwsze, jak mamy jedną ocenę eksperta, to jest tylko jeden komunikat i zero informacji. Jak będziemy mieli dwóch ekspertów, to porównanie tych dwóch ekspertów, to już będzie informacja. No tak, ale będą to eksperci z tej samej szkoły, na przykład monetarystycznej, to musimy sprawdzić prawdziwość tej informacji. A prawdziwość informacji możemy sprawdzić tak albo w oryginale, to znaczy w rzeczywistej sytuacji. I tu warto sprawdzać te prognozy różne podawane publicznie. To znaczy, że z innym zbiorem porównujemy tą informację? Absolutnie tak. Z informacją dotyczącą tej samej sprawy, ale z innego systemu. Nie z tego samego. Bo to wtedy, tak z tego samego, to od siatki się cygan swoimi dziećmi. Takie przysłowie jest, prawda? No teraz to by trzeba powiedzieć inaczej. Świadczył się rąb swoim dzieci. No dobrze, no to oprócz tych romskich dzieci trzeba jeszcze wypytać jakieś dzieci nieromskie. Tak samo można powiedzieć. I to porównać dopiero. Z kronikami, jak jest coś w kronice na przykład polskie, tak jest to samo też gdzieś jakiejś angielskiej. Tak, o tak, tak. Dinamickiej linie. Tak jest. Dodatam i mapa to podobieństwo, no to wtedy no, to już jest coś. To już jest informacja, nie tylko komunikat. Tak. No, natomiast jeśli nie mamy możliwości porównania z rzeczywistością, no to musimy brać z różnych, od różnych ekspertów. Kontrekspertyza. Podstawowa sprawa. To jest pytanie, czy obecne władze robią coś takiego? Ja pamiętam w czasach słusznie minionych, jak to się teraz mówi, czyli za tak zwanej komuny. Zakończyłem budownictwo przemysłowe, wtedy przemysł się rozbił na potęgę, w odróżnieniu od ostatniego ćwierćwiecza, gdzie się ten przemysł zwija. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze są studia budownictwa przemysłowego. W każdym razie, proszę was, jak powstawał projekt inwestycyjny, ale przez inwestycje się rozumiało jakieś realne obiekty, to znaczy budynki, maszyny i tak dalej, a nie operacje na giełdzie czy w banku. To była zawsze komisja oceny projektów inwestycyjnych. Fabrykę budowano na przykład, to była inwestycja. To był obowiązek koreferenta. Przedstawiał tam swój projekt autor, albo kilku, jeśli to kilku było autorów, i obowiązkowo wysłuchiwano koreferenta, który miał to przeanalizować i zgłaszać swoje zastrzeżenia. Fachowiec, nie poseł, który nawet prawnikiem nie jest, a każą mu oceniać normy prawne. Mało tego, ponieważ się w tej chwili nie ma obowiązkowych na studiach prawniczych, oprócz teorii dowodów, nie ma obowiązkowej nauki psychologii i socjologii prawa, która była podstawą teorii prawa jeszcze do 1948 roku na naszych uniwersytetach, na studiach prawniczych. Dowody na to są w postaci choćby skryptów pierwszych ucznia Petrażyckiego. I prawnik tej dawnej szkoły musiał sobie wyobrażać, jak stanowione przez niego prawo w tym wypadku, albo stosowane przez niego prawo, jeśli był tylko wykonawcą, oddziałuje na psychikę człowieka. I właśnie w tej teorii Petrażyckiego piętki rozróżniano oddziaływanie
bezpośrednie, motywujące lub powstrzymujące lub demotywujące i wychowawcze, czyli wytwarzające pewną normę. A któż teraz bierze pod uwagę oddziaływanie wychowawcze prawa? Tylko doraźne skutki. I to skutki nie tylko prawne, ale przede wszystkim skutki podczas wyborów, w czasie głosowania, jakie będą skutki. O, to jest najważniejsze. Projekcje własne. Na przykład rzuca się hasło. Tępić alkoholizm wśród kierowców. I propaganda. I pokazują tu wypadki, proszę, alkohol. Jakiś tam makabryczny. To działa na świadomość, na podświadomość również posłów. Bo oni przecież też oglądają te, powiedzmy, obrazki, te fotografie. I później co robić? Ostrzej karać. A nie biorą pod uwagę takiego skutku psychologicznego, a już nie mówię o psychocybernetycznej analizie, ale tu akurat prawda wynika ze wszystkiego, więc i z tradycyjnego podejścia, i z nowoczesnego psychocybernetycznego, że na stale powtarzany bodziec ludzie się znieczulają. I zwiększanie represyjności prawa w pewnym momencie powoduje jego nieskuteczność. Ja jestem z tego pokolenia, co ma doświadczenia, jeszcze pamiętam z czasów wojny. Czy wy wiecie, że władze okupacyjne niemieckie wprowadziły karę śmierci? No, my wiemy, no oczywiście za partyzantkę, za posiadanie broni, to jest jasne, za przechowywanie Żydów była w Polsce, gdzie indziej nie, ale w Polsce była kara śmierci. Ale kochani, nie tylko. Za ścięcie drzewa bez pozwolenia też można było dostać karę śmierci. Za chłop świnie hodował bez szlachtszajnu tak zwanego i jak tą świnię zabił, to też mógł dostać karę śmierci. A żeby dostać szlachtszajn, to musiał, już nie pamiętam, 3 czy 4 świnie odstawić na kontyngent, za co mu często płacono łódką. I po prostu za to też można było dostać. Jak to działało na psychikę? Ludzie się znieczulili na tę karę śmierci. To znaczy martwe to prawo by było, tak? No nie, ono było stosowane, bo po prostu w psychice ludzkiej ono sięgało tak daleko, jak daleko sięgał bagnet niemieckiego żołnierza czy żandarma. A dalej już nie. A tymczasem prawo skuteczne to jest takie, które ludzi przestrzegają nawet wtedy, jak nie stoi za nim policjant z nabitym karabinem czy pistoletem. To jest to właśnie to jest częsty chyba problem kary śmierci. Historyka była taka prawa. Kolega, który jest historykiem prawa, mówi, że to jest właśnie częsty problem tych ludzi, którzy się zajmują historią prawa, że oni często piszą o czymś, rozrabiają tą całą tą dogmatykę, czy piszą o tym prawie, ale pomijają w tych swoich tam wywodach kompletnie kwestię tego, czy to prawo było gdzieś tam na półce, czy tak, też, tak. Bo to są tak, każdy historyk, tak a historycy z kolei często też zajmują się na przykład w procesie stanowienia prawa wszystkim, łącznie tam z debatami, dyplomacją i tak dalej, ale już nie, niestety brak jest tych teoretycznych. A tymczasem skuteczność. Ale historii zawsze się mówi o tym. Było prawo, jakie to prawo było, czy to prawo było stosowane, czy nie, jak to było stosowane. Mogę wam powiedzieć, jak zwalutkowało to prawo, gdzie wprowadzono za zabicie świni bez szlachtszajnu, kara śmierci groziła. No ja to dobrze pamiętam, dlatego że myśmy hodowali świnię taką nielegalną w kleiku. No to jak było świniobicie i wędzenie, no to wszyscyśmy chodzili w strachu.
Jakby się żandar niemiecki pojawił, to można było iść do piachu. Ale słuchajcie, jak ogłoszono to, bo władze okupacyjne dbały o to, żeby docierało to wszędzie. No nie wszyscy czytali prasę gadzinową, tak zwaną, w języku polskim. Goniec krakowski tam u nas wychodził. Ale megafony były na rynku i ogłaszano to. A również były takie, powiedzmy, w terenie spotkania informacyjne. No i na takim spotkaniu w starostwie, gdzie poinformowano publiczność o tym nowym prawie, bo to pamiętam jako dziecko, jak opowiadano, że wstał chłop i mówi tak, to już nie rozumiem. Zabić Niemco, kara śmierci. Zabić świnie, ty z kara śmierci. To już nie wiem, co was niecia. Cy świnia, cy Niemiec. No tak to działało. A rezultat był tak, jak chłop miał iść za zabicie świni do piachu, to wolał pójść do batalionu chłopskich. Jeszcze pan Niemiec ubić. Takie były skutki, kochani. Oczywiście bataliony powstały wcześniej, ale stały się masową organizacja, była to masowa, 150 tysięcy było żołnierzy w batalionach chłopskich. Druga pod względem liczebności po Armii Krajowej, organizacja wojskowa, trzecia po NSZ, 100 tysięcy. Mówię już o 1943 roku. To proszę was, ona się stała masowa właśnie wskutek nadmiernych represji. Tak. To jest podstawowa sprawa. Tego się nie uczy. Na siłę zaostrzyć prawo. Ja rozumiem, że plebs tak może rozumować. Ostrzej karać, ale przecież politycy powinni mieć jakieś minimalne wykształcenie w psychologii i socjologii prawa. Nie ma. Ten przedmiot usunięto w wyniku tych reform po 1948 roku i on do dziś nie wrócił. Podobno na niektórych uczelniach jako fakultet. Czyli nieobowiązkowy wykład to wróciło, co mnie już i tak cieszy. No dobrze, ale to przede wszystkim polityków trzeba z tego szkolić. No, inaczej to oni sami nie wiedzą, co czynią. W wyniku nacisków lobbystycznych uchwalają ustawy, które poza przynoszeniem określonym lobby dochodów, bo to najczęściej o to chodzi, to powoduje dewastację poczucia prawnego, bo ludzie się przyzwyczajają do tego, że prawo nie chroni ich interesów, tylko nie wiadomo czyje. Rodzice się nie gabują na ogół. Często traktują to prawo jako skierowane przeciwko interesom zwykłego człowieka. No, słuchajcie, a czy władza to czuje? Chyba czuję. A jaki na to dowód? W Polsce, w Europie jest najtrudniejszy dostęp do broni dla zwykłego obywatela. Kochani, teraz w Ameryce się toczy dyskusja. Nie o dostęp do broni, tylko o zastosowanie broni. Ja wątpliwość przeczytałem, że w Ameryce niedawno, parę lat temu wprowadzono takie prawo, które niesłychanie ułatwia zastosowanie broni. Jeśli ktoś uznał subiektywnie, że druga osoba mu zagraża w jego życiu, to na podstawie tego subiektywnego poczucia może użyć własnej broni i zastrzelić. I jak zezna w sądzie, że czułem się zagrożony, że moje życie jest zagrożone przez tego człowieka, i z obronie własnej zastrzeliłem, to jest prawo, które go chroni. I proszę was, na przykład tam podają coś takiego, że tam jeden drugiemu nos rozbił. No to ten go zastrzelił i zeznał w sądzie, że się poczułem zagrożony, bo rozbił mi nos, za chwilę mógł mnie zabić. To takie czy o stopowaniu. O, to jest subiektywne, kochani, to jest przykład. Subiektywne ocenianie prawdopodobieństwa, że ten drugi może mnie zabić. To tak, no już jak wejdzie na posesję,
to tam już nawet przed tym zaostrzeniem ktoś się mógł czuć zagrożony. Jak wejdzie ktoś do garażu waszego w Ameryce i go zastrzelicie, to i wiele się nie trzeba tłumaczyć. Raz na procesie bez mojego zezwolenia się czułem zagrożony, bo przed to na pewno zadara. No, u nas tego problemu oczywiście nie ma, bo nie ma dostępu do broni. No tym niemniej rezultat jest taki, że ludzie się nie potrafią z bronią obchodzić. To dotyczy nawet policjantów. Na przykład, żebyście wiedzieli, że nasi policjanci wcale nie chcą chodzić z bronią służbową. Broń służbową lubią trzymać na posterunku, czy na komisariacie, czy na komendzie, w szafie pancernej, a nie nosić ze sobą. No bo byłby problem, jak go gdzieś rozbroją bandziory, to będzie odpowiadał karnie za utratę broni służbowej, to nie są żarty. No i rezultat jest taki, że ze dwa lata temu, albo półtora roku temu, policjant ze służby kryminalnej, a nie taki, patroli na ulicy, tylko już, powiedzmy, bardziej zaawansowana służba. W obronie szyby tramwajowej wystąpił, bo tam chuligani szyby wybijali. Oczywiście był nieuzbrojony ten policjant i ci go zadźgali nożem. Czyli można powiedzieć, że oddał życie w obronie szyb tramwajowych. No tak realnie. Niezwykle odważny człowiek. No dobrze, ale przecież powiedziałbym, że bardzo źle wyszkolony, dlatego że po pierwsze powinien być tak wyszkolony, że jak już był nastawiony na interwencję. A to nie to taka skuteczna. Tak, to powinien mieć broń. A bez broni, jeśli był, to powinien się liczyć z tym, że bandziory mogą mieć. No nie muszą mieć broni palnej, no, że można posiadać każdemu, no to bardziej bandziorze. Może to mieć na wyposażeniu, że tak powiem, no to powinien mieć telefon komórkowy i wezwać radiowóz, a nie samemu ryzykować swoje cenne życie. No człowiek niezwykle odważny. Chwała mu za to, ale źle wyszkolony. Bo jeżeli on tak postępował, to znaczy, że był źle wyszkolony po prostu. No i widzicie, to są skutki. No przed wojną, dlaczego nasze społeczeństwo spontanicznie od razu w czasie wojny tworzyło organizacje zbrojne, nie? Do obrony przed okupantem. Bo było oswojone z bronią. Przecież przed wojną do kalibru 6 w ogóle żadne pozwolenie nie było potrzebne. To się nazywały damskie pistolety, proszę was. I to ja pamiętam takie kalendarze kolorowe przedwojenne w czasie wojny mieliśmy i studiowali. No może nie, tam taki pistolet kaliber 6 nie wymaga zezwolenia. Tak, teraz wiatrówka. No i proszę was, jak mój brat, wtedy właśnie mama z moim rodzeństwem mieszkała na wsi. I brat jak skończył 11 lat, to został tak zwany flower, co teraz się nazywa szumieka BKS. Wtedy się to nazywało flower, czyli karabinek na pociski kaliber 5,6. No do szczurów strzelał, oswajał się z bronią. No i później za każdego zastrzelanego szczura 5 groszy mama płaciła, więc on te szczury za ogony na taki drogi mieszał. No tak było. Proszę was, żołnierz, no po pierwsze żołnierze i policjanci chodzili w mundurach, oni się tym szczycili. No, mój ojciec, który był zawodowym wojskowym, to nie, chyba nie miał w ogóle cywilnego ubrania. Ja go tylko pamiętam w mundurze. No i proszę was, każdy wojskowy w mundurze na ulicy musiał być uzbrojony. Jak szedł w mundurze bez broni, to tak jakby szedł bez pasa głównego, bez czapki, albo bez portek, za przeproszeniem. To jest zgodne z polską tradycją. Oczywiście. Nie ma broni przez oczywiście. I to nie od parady. On był obowiązany użyć tej broni w obronie prawa, jakby on jest zagrożony. No tak jak ten dzielny policjant nasz. Tylko nieuzbrojony. Tylko on był nieuzbrojony. No
policjant teraz nie ma obowiązku chodzić z bronią. Czy ja chciałbym jeszcze obronić? Ale powiem wam tyle, że mój brat opowiadał mi, że on był samolotowym podchorążym łączności i raz ich wypuszczono na krótki urlop do domu, nie wydając im broni. Broń to znaczy tak, powiedzmy piechota i podobne. Magnet musiał mieć, towarzyszyca szable, a zawodowi wojskowi, podoficerowie zawodowi i oficerowie musieli mieć pistolet lub rewolwer przy sobie. I to nabity do użycia w obronie prawa lub honoru. Za nieużycie stawał przed sądem, jeżeli określonej sytuacji nie użył. No i brat mówi, wypuścił ich komendant szkoły, nie wydając broni. To mówi, w Kaliszu na ulicy go od razu zatrzymał patrol żandarmerii. Panie podchorąży, co to jest? Umundurowanie niekompletne, pan nie ma broni. No mówi, no tak ma z sobą, no, panie wachmistrzu, czy panie plutonowy, tak nas wypuścił komendant, proszę sprawdzić. Sprawdzili rzeczywiście. No, i dali już mu spokój. Ale gdyby nie to, to by miał karę dyscyplinarną, no tak jak wyszedł z głową na przykład. A czapka była konieczna do oddawania honoru, bo nie wolno było nas do gołej głowy salutować. To jeszcze i w PRL-u było, tylko do czapki. I to prawą ręką. Mało tego, no, mój ojciec w czasie I wojny stracił prawą rękę. Był chyba jedynym zawodowym, liniowym oficerem, który był bez prawej ręki. To był specjalny rozkaz marszałka Piłsudskiego zezwalający indywidualnie memu ojcu oddawanie honoru, salutowanie lewą ręką. No i tu ciekawa właśnie była sytuacja. Ja nawet o tym rozkazie nie wiedziałem, ale mój syn, jak poznał wnuka generała Grzmot-Skotnickiego, to znany tutaj w Poznaniu, to ten wnuk generała Skotnickiego, jak usłyszał nazwisko mego syna, a mówi to. Ty wiesz, że był specjalny rozkaz marszałka Piłsudskiego w sprawie salutowania lewą ręką przez swego dziadka. Więc to wszystko było ściśle określone. No i też ciekawa rzecz. W tej chwili praktycznie tajemnic nie ma w Polsce. Były prezydent Kwaśniewski, kiedyś pamiętam, występował na Mikiolejni. Dyskusja dotyczyła spraw tajemnicy, więc on tam rozmawiali i tak dalej. I Kwaśniewski mówi, ja pani zdradzę największą tajemnicę państwa polskiego, że ono nie ma żadnej tajemnicy. No ja sobie pomyślałem, nabrałem szacunku na Kwaśniewskiego. To widzę, on zna nasze państwo oczywiście dobrze. Ale na zakończenie mam tu coś powiem jeszcze. Prawdopodobieństwo warunkowe. To będzie tylko definicja. Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A duże. Jeszcze się tu. Prawdopodobieństwo. Zdarzenia A pod warunkiem zdarzenia B w
B. Oznaczamy P. Od A pod warunkiem B. O, taka kreska. P pod warunkiem A pod warunkiem B. I definicja. Jest równe prawdopodobieństwu A i B podzielone przez P od B. I teraz, gdy tu napiszę u góry, gdy A oraz B są niezależne, B niezależne, to znaczy nie zawierają wspólnych elementów. To jest zdarzenia losowe oczywiście, złożone z wielu zdarzeń elementarnych. To wynosi P prawdopodobieństwo A razy prawdopodobieństwo B podzielone przez prawdopodobieństwo B. O, no prawdopodobieństwo B się upraszcza i to jest po prostu równe P od A. Czyli jeśli te zdarzenia są niezależne, to prawdopodobieństwo warunkowe A jest takie samo jak prawdopodobieństwo bezwarunkowe. I teraz jak to można graficznie przedstawić, ja tutaj namaluję. Tu mamy A. Tu mamy B. Tutaj jest część wspólna, która jest koniunkcją A i B. Oto. No oczywiście jak ta koniunkcja jest zerowa, czyli one są niezależne, tu, no to ta oto jest takie samo jak prawdopodobieństwo warunkowe. Po prostu nie zmienia niczego. Natomiast jeśli zaszło to zdarzenie B i ta część wspólna nie jest, że tak powiem, zerowa, to wtedy liczymy już to prawdopodobieństwo A od B dla takiego czegoś. Już ta część A, która nie należy do B, już się nie liczy, bo już zaszło B. I wtedy ta część jest niezerowa i z tej definicji widzimy, że to jest stosunek tego do całego A. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. No, no a jak niezależne są, to proszę bardzo, to wtedy sprawa będzie oczywista. Tu mamy A. A.
mamy B, więc to nieprawdopodobieństwo ocalać tej sytuacji, ale zajście B nam tu niczego nie zmienia, bo tej wspólnej części nie ma. Tam mam przykład taki. Jeżeli, jeszcze proszę napisać, albo krótko, P od A nazywamy prawdopodobieństwem bezwarunkowym. A tam mam przykład z teologii. No ale tutaj przykład będzie. Kanonizowani, beatyfikowani Polacy. Kanonizowani. I beatyfikowani. Według kościelnej, no według naszego dziennika, o tu podam od razu, nasz dziennik. Trzydziestu świętych. Oficjalnie. No bo są kulty, które się nazywa. Co? Ja mówię o kanonizowanych i błogosławionych przez Kościół Święty, a nie przez prywatne osoby. No na pewno. Ogłoszonych. To ta nazwa funkcjonuje w różnych właśnie. Ktoś jest błogosławiony, to niekoniecznie przez Kościół. Nie. Ja mówię tutaj o świętych i błogosławionych w rozumieniu prawa kanonicznego, a nie w rozumieniu cioci kloci. Albo słucham radia angielskiego, ale to trzeba brać z pierwszej litery tych słów. Stwierdzeniami tutaj. Tak jest. Więc proszę was, no suma tych... Suma to jest... Suma się. Cały ten zbiór, oto, to jest 252. I teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że świętym zostanie błogosławiony? A więc prawdopodobieństwo warunkowe, że zostanie świętym pod warunkiem, że został ogłoszony błogosławionym. No w danym okresie, który badamy. Prawda? No to jest bardzo proste. Zgodnie z tym wzorem. Czy
Oczywiście każdy święty był kiedyś ogłoszony, błogosławiony. A jeszcze wcześniej był kult. Słucham? A jeszcze wcześniej kult jest. Co był? Kult danej osoby. Kult. Ale kultu się nie ogłasza w prawie kanonicznym. Nie. To jest tylko proces. Proces. Beatyfikacyjny czy kanonizacyjny. Ja mówię o finalnych wynikach, a nie tam po drodze. Przedtem musiał żyć świątobliwie, przedtem się musiał urodzić. Można liczyć prawdopodobieństwo warunkowe. Jak się ktoś urodzi, to zostanie świętym. To nie o tym ja mówię. Tutaj mamy co? Będziemy mieli po prostu 30 przez 252. I to jest w przybliżeniu zaokrąglam 0,12. O. A to akurat te liczby podam w związku z beatyfikacją księdza Jerzego. Tak. 222 jest błogosławionych, a tu suma. Liczymy na sumę. To proszę patrzeć. Tu jest suma, a to są ci, co zostali świętymi. Więc liczymy prawdopodobieństwo świętego. No tu są ci święci inni, no nie Polacy, powiedzmy. A tutaj bierzemy grupę błogosławionych i wśród tych błogosławionych, jakie jest prawdopodobieństwo, że błogosławiony zostanie święty. Według tych danych, w tym zbiorze. To wszystko się liczy w określonym zbiorze. No i macie. Więc to jest takie właśnie obliczenie. I proszę Was, to ma praktyczne zastosowania na przykład w kryminalistyce, czy w kontrwywiadzie, jak badamy tak zwane grupy zagrożenia, to możemy liczyć prawdopodobieństwa, że ktoś z tej grupy zagrożenia będzie przestępcą. No w tej chwili się właściwie myśl tego, co Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i wspólnie z prokuraturą, czy raczej z prokuraturą na czele ogłosiła, to taką grupą zagrożenia stali się chemicy wszyscy. Na przykład. Ale można liczyć. Prawdopodobieństwo warunkowe. Że jak ktoś jest chemikiem, to jakieś prawdopodobieństwo, że będzie unapoplerem. Dalej. No, pokazano zestaw tych domniemanych rzekomych narzędzi przestępstwa. Materiałów wybuchowych ja tam nie widziałem. Ale była stara petetka z czasów II wojny światowej, zabytkowy. Każdy kolekcjoner broni już jest tu w tej grupie, prawda? Zwiększonego prawdopodobieństwa warunkowego. Dalej telefon komórkowy był. Każdy posiadacz telefonu komórkowego to już jest w grupie zagrożonych. Tam były jakieś cewki takie i przewody elektryczne. Kochani, każdy, kto gromadzi cewki i przewody elektryczne, to jest podejrzana kreatura. Już nie pamiętam, co tam jeszcze było. Ale według tego, co pokazano, to już ta grupa ludzi podejrzanych tak szeroka, że to już przestaje być diagnostyczne. Znaczy to prawdopodobieństwo warunkowe się rozwija po prostu.
bo... No, PB jest. O, tu PB jest za duży. A widzicie, więc jak się zbiera materiały dowodowe w sposób przypadkowy, jak to kiedyś napisano właśnie w tygodniku Nie, że jak przychodzą policjanci na rewizję, to nie zabierają tego, co mogłoby być dowodem, tylko zabierają całe im ręce. No tak, jak raz w tym artykule, no bo tam pozabierali gdzieś na jakiejś rewizji takie różne rzeczy, które by nie musieli zwracać. Nie były żadnymi dowodami do niczego. I właśnie postulat był taki, żeby oni szukali określonych przedmiotów, które mogą być dowodami przestępstwa. I to zabierali, a nie wszystko, co im wpadnie w ręce na przyszłość. No jak sobie zobaczyłem te przedmioty, które tam pokazywano na tej konferencji, skąpiłam bardzo ekspresyjnej, no to sobie od razu przypomniałem ten artykuł z tygodnika. To tyle, proszę bardzo.